Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie organizuje co 4 lata międzynarodowe zjazdy animatorów. Ich celem jest pogłębienie i odnowienie duchowości, charyzmatu i misji, wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami w różnych krajach, a także zachowanie jedności programowej. I taki też cel przyświecał kolejnemu międzynarodowemu zjazdowi animatorów, jaki odbył się w dniach od 8 do 10 września w Tarnowie, w pomieszczeniach Wyższego Seminarium Duchownego. W zjeździe wzięło udział 350 przedstawicieli ośrodków spotkań małżeńskich z Anglii, Białorusi, Irlandii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych. Wśród małżeństw i kapłanów uczestniczących w zjeździe byli przedstawiciele nie tylko ośrodków rzymskokatolickich, ale także grekokatolickich oraz Prawosławnego Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie. Mottem zjazdu były słowa: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Te słowa zostały powtórzone w adhortacji Christi Fideles Laici i podkreślają rolę świeckich w Kościele, którzy stopniowo przejmują coraz większą część tego, co się nazywa duszpasterstwem rodzin. Podczas mszy świętej na otwarcie zjazdu przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Jan Wątroba, powiedział m.in. Doceniając znaczenie dialogu małżeńskiego, jesteście w świecie i dla świata świadkami tej prostej prawdy, że aby naprawdę spotkać się w małżeństwie, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej rozumieć niż oceniać, bardziej dzielić się sobą niż dyskutować, a nade wszystko przebaczać. To prosty sposób na szczęście i na świętość. Nie tylko dla małżonków, nie tylko dla narzeczonych, także dla nas, kapłanów. Prosty to nie znaczy łatwy. Tak, to prawda. Te słowa być może tak bardzo prosto brzmią, ale ich realizacja w życiu jest bardzo trudna. Myśmy je sformułowali, ale okazały się bardzo ważne i owocne także dla naszego małżeństwa. I one właśnie stają się drogowskazami dla małżeństw i narzeczonych, którzy uczestniczą w różnych formach działalności spotkań małżeńskich. Zjazd odbywał się pod honorowym patronatem księdza biskupa Andrzeja Jerza, biskupa tarnowskiego. W Bazylice Katedralnej w Tarnowie podczas mszy świętej 9 września podkreślił, że małżeństwom borykającym się z trudnościami łatwiej mogą pomóc te małżeństwa, które stawały już w obliczu podobnych problemów i potrafiły je rozwiązać w sposób chrześcijański. Biskup Andrzej Jerz zauważył też, że szczególnym, trudnym czasem dla małżeństwa są pierwsze lata po ślubie, kiedy małżonkowie poznają się w nowych rolach czy przyjmują na świat kolejne dzieci. Niestety zatrważająca jest dla nas rosnąca co roku liczba wnoszonych do sądu diecezjalnego spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wiele z nich rozpada się niedługo po ślubie. Nas w spotkaniach małżeńskich cieszy to, że coraz więcej młodych małżeństw uczestniczy w rekolekcjach, a troską napełnia to, że liczba chętnych uczestników prowadzonego przez nas przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie wieczorów dla zakochanych przekracza nasze możliwości organizacyjne. Biskup Andrzej Jerz z zadowoleniem zauważył: Bardzo się cieszę, że mamy tutaj przedstawicieli różnych wspólnot. Mamy tutaj naszych braci z Kościoła prawosławnego, z Kościoła grekokatolickiego. Wszystkim nam zależy na tym, aby odnowić oblicze rodziny na wzór
rodziny świętej. To, że wszyscy razem zebraliśmy się i możemy podzielić się doświadczeniem spotkań małżeńskich w różnych krajach, jest niezwykle ważne, dlatego że niektóre nasze wspólnoty czują się bardzo samotne, zwłaszcza te daleko, niektóre w głębi Rosji, czy nawet w Stanach Zjednoczonych czują się samotne w laickim środowisku. Tu nabierają siły, bo widzą, że nie są same. A ludzie w każdej części świata potrzebują dialogu. Wszyscy umacniamy się wzajemnie. Szczególnie ważną częścią zjazdu była praca w 20 grupach tematycznych poświęconych różnym aspektom pracy spotkań małżeńskich, szczególnie formacji animatorów. Do grona prowadzących dochodzą wciąż nowe osoby, które trzeba wprowadzać. Także zmieniają się wyzwania. Coraz łatwiej ludzie rezygnują z przezwyciężania trudności, rezygnują w ogóle z relacji i rozwodzą się. Musimy zwracać uwagę, jak mówić do ludzi i jak podejmować nowe wątki, jakie się pojawiają. Jeżeli popatrzymy na minione lata istnienia spotkań małżeńskich, to widzimy nieustanny rozwój. Powstają nowe programy, dopracowywana jest organizacja, pogłębia się wspólnota międzynarodowa. Mamy już spore dziedzictwo, ale wiemy, mamy świadomość, że jesteśmy wciąż na początku drogi i ciągle borykamy się z najrozmaitszymi trudnościami. Ale świadectwa małżeństw uratowanych od rozwodu, świadectwa narzeczonych, którzy po prowadzonych przez spotkania małżeńskie wieczorach dla zakochanych mówili, że nareszcie zrozumieli, co to jest sakrament małżeństwa, że nauczyli się dialogu, świadectwa osób żyjących w powtórnych związkach po rozwodzie, którzy rozpoznali drogowskazy życia chrześcijańskiego, zachęcają i inspirują animatorów do dalszego rozwijania spotkań małżeńskich, dodają im ogromnej motywacji do pracy. Dialog jako Boży dar, nierzadko umacniający i budujący, a także odbudowujący małżeństwo, staje się drogą duchową coraz większej liczby małżeństw. A często ci, którzy sami przed laty doświadczyli kryzysów i dzięki ruchowi uratowali swoje małżeństwa, dziś dzielą się swoim doświadczeniem dialogu z innymi parami. Myśleliśmy już o rozwodzie. Spotkania małżeńskie zmieniły nasze myślenie. Dialog zaczął działać, powiedziała nam nie jedna z par, która po latach została animatorami. Spotkania małżeńskie są założonym w Polsce Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wiernych, którego statut został ostatecznie zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2009 roku. Każdego roku w rekolekcjach o charakterze warsztatów organizowanych przez nasze stowarzyszenie uczestniczy około 1200 par małżeńskich w samej tylko Polsce, a około 600 nowych par narzeczonych czy myślących poważnie o swoim związku zakochanych bierze udział właśnie w wieczorach dla zakochanych i rekolekcjach dla narzeczonych. W Polsce jest aktualnie czynnych 275 małżeństw animatorów, 90 kapłanów animatorów i kilka sióstr zakonnych, a w całe międzynarodowe dzieło spotkań małżeńskich zaangażowanych jest około 400 małżeństw animatorów, około 120 kapłanów i kilkanaście sióstr zakonnych. W tym roku spotkania małżeńskie obchodzą 40 lat swojego istnienia. Informację o zjeździe przekazaliśmy Ojcu Świętemu Franciszkowi. 2 tygodnie po zakończeniu zjazdu otrzymaliśmy list z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z wiadomością, że Ojciec Święty otrzymał nasz list i zapewnia, że będzie się modlił za wszystkich członków naszego stowarzyszenia i będzie prosił dla nas wszystkich o błogosławieństwo Bożej radości i pokoju. Блажен муж, же уповает нань, бойтесь Господа все святи Его, яко не слышения боящимся Его, богатя обничаше и взалкаша, взыскающий же Господа не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте меня,
страху Господню научу вас. Кто есть человек, отяй живот, любя не видите благим. Удержи язык твой от зла, и усне твои еже не глаголоть льсти. Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни на праведных.